Dzień dobry i witajcie w kolejnym odcinku Fantastycznych Wiadomości. Dzisiaj mam dla Was dalszy ciąg afery z Hugo, spotkanie autorskie, start nowego kanału około fantastycznego oraz dwa ciekawe fragmenty. Zapraszam do wysłuchania. Nie skończyła się jeszcze afera z nagrodami Hugo, o której mówiłem ostatnio. Mówiąc krótko i prosto, zaczęły lecieć głowy. Na razie nie wiadomo, czy to już wszystkie, czy coś się jeszcze wydarzy. Ale sam fakt, że do tego doszło, zdaje się wskazywać na pozytywny kierunek rozwoju wydarzeń. To, co musicie wiedzieć i pamiętać, to fakt, że organizacja WorldCon Intellectual Property, dalej VIP, jest właścicielem znaków towarowych takich jak Hugo, WorldCon i Hugo Winner. I to właśnie VIP podjęło pewne działania, bo to ich marki i ich znaki towarowe znalazły się na celowniku niezadowolonych fanów. I to nie pierwszy raz. Ze stanowisk zrezygnowali lub zostali zmuszeni do rezygnacji Dave McCarthy, dotychczasowy dyrektor VIP, oraz Kevin Standley, członek Rady Dyrektorów. Ale to nie koniec, bo VIP przyznało też kilka reprymend. Dave McCarthy, wspomniany wcześniej dotychczasowy dyrektor, ukarany został za komentarze i wypowiedzi godzące w dobre imię nagród jako takich oraz za działania Komitetu Administracyjnego Hugo WorldConu w Chengdu, któremu przewodniczył. Wiemy, że komentarze, o których mowa, to prostackie i chamskie odpowiedzi do ludzi, którzy pytali o kontrowersje związane z nagrodami, głównie o niespójności w głosach oraz czemu niektóre prace zostały uznane za niespełniające wymagań. Chen Shi, ukarany za działania Komitetu Administracyjnego Hugo WorldConu w Chengdu, któremu przewodniczył. Ben Yalow, ukarany za działania Komitetu Administracyjnego Hugo WorldConu w Chengdu, któremu przewodniczył. Oraz niejaki Kevin Standley, który z całą awanturą w Chengdu nie miał nic wspólnego, ale za to pozwolił sobie na głupie wypowiedzi na Blue Sky. Głupie, bo nie będąc prawnikiem, kłócił się z ludźmi, którzy byli prawnikami do spraw własności intelektualnej. Wypowiedź, która w powszechnej opinii go pogrążyła, to ta, że VIP nie ma mocy odebrać znaku Hugo Winner książkom, które w Chengdu wygrały. A znak towarowy, którego właściciel nie ma nad nim władzy, to znak towarowy, który może wykorzystać każdy. Nic więc dziwnego, że VIP musiało zadziałać. Mówiąc szczerze, cała ta sprawa to afera, której stopień skomplikowania wykracza daleko poza to, czym myślałem, że jest. Zwykłe manipulowanie głosami byłoby godne uwagi, ale tak naprawdę mało ekscytujące. Jednak sytuacja, w której lecą głowy, a odpowiedzi jak nie było, tak nie ma, to głębsza sprawa. Bo pytanie, czy cały ten cyrk to wina rządowej interwencji, czy autocenzury, czy czegoś jeszcze innego, nadal pozostaje otwarte. Zupełnie szczerze jednak myślę nad tym, czy nie zrobić na ten temat jakiegoś wydania specjalnego czy czegoś w tym stylu. Jeżeli zaś cały ten segment wydaje Wam się chaotyczny, to podsumowanie jest następujące. Hugo w Chinach to farsa, zdyskwalifikowane prace z powodów, które wyglądają na polityczne, nawet mimo tego, że głosy się nie zgadzały. Teraz lecą głowy, ale nie do końca wiadomo za co. Czy ci upomnieni i pozbawieni stanowisk wiedzieli i nic nie zrobili, czy nie wiedzieli, choć powinni? Tylko Standley dostał tutaj za coś, o czym wiemy, ale on dla odmiany nie był w Chengdu zaangażowany wcale. Oj, czuję, że to jeszcze nie koniec. Że coś jeszcze się wydarzy. Okruchy. 15 lutego o 19 w warszawskim barze Setki Powodów, plac Konesera 1, odbędzie się spotkanie z Arkadym Saulskim. Spotkanie dotyczyć będzie jego najnowszej książki, Krwawy Wierch, wchodzącej w skład cyklu Droga Samotnego Psa. Zapowiedzi. Wygląda na to, że w internecie pojawi się nowe miejsce zajmujące się fantastyką i science fiction. Projekt o nazwie Kanał Fantastyczny startuje już 15 lutego. Są za niego odpowiedzialni Tomasz Kołodziejczak i Ignacy Trzewiczek. Autorzy obiecują 3 filmy tygodniowo. We wtorki, czwartki i soboty. Jeżeli zaś chodzi o to, co kanał ma oferować, to zacytuję bezpośrednio z artykułu, na który się powołuje. Kanał dotyczyć będzie szeroko rozumianej fantastyki, ze szczególnym naciskiem na media drukowane. Książki i komiksy, planszówki i RPG oraz gry bitewne i karciane. Młodsi fani będą mogli poznać klasykę i historię gatunku, zyskać szerszą perspektywę dla najnowszych wydarzeń i publikacji. Starsi miłośnicy uruchomić sentymentalne wspomnienia i poszerzyć swoją wiedzę. Oczywiście nie zabraknie też omówień ciekawych aktualności, odniesień do najnowszych filmów czy seriali itp. Wygląda na to, że inicjatywa cieszy się zainteresowaniem. Bo w chwili, w której piszę te słowa, kanał ma już 1200 subskrybentów. Niezły wynik, jak na kanał, na którym jest tylko krótki filmik promocyjny. Jeżeli więc temat Was interesuje,
to linki i do bardziej szczegółowego artykułu i do YouTube'a i Facebooka kanału Fantastycznego znajdziecie w opisie. Fragmenty. W serwisie Katedra znaleźć można fragment powieści Pustkowie zwane pokoje, autorstwa Arkady Martine. Książka stanowi drugi tom w cyklu Take Scala. Pierwszy tom cyklu podobał mi się strasznie, a premiera drugiego jakoś mi umknęła pośród innych rzeczy, które akurat czytałem. Cieszę się więc, że polska premiera przypomniała mi o tej perełce. W internecie dostępny jest też fragment powieści Szerni i Scherer – Zima przed burzą, autorstwa Feliksa Wukresa. To fragment ostatniego tomu napisanego w całości przez niego. Książka jest częścią cyklu Księga Całości. I to już wszystko, co mam dla Was tego wspaniałego dnia. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia za tydzień. Paskud!